Witam, z tej strony XKank Official i witam was po raz kolejny w odcinku z Minecrafta. Tak, Minecrafta znowu nagrywamy. Why not? Szczerze mówiąc, też mi się już powoli nie chce. Zauważę na powyświetleniach, że coraz chyba mniej osób tego Minecrafta ogląda. Ale to są tylko moje przypuszczenia. Nie ma co ukrywać. O, chyba trochę za dużo pochodni. Nie, no jest gites. Zrobimy jeszcze nowy kill-off. W sumie na dwa żelazne kill-offy. Bo czemu nie? Póki co żelazo przeznaczymy tylko w ten sposób. Bo inaczej mi się nie chce. Dobra, wait, bo już gubię się w tym, co robię. Enderman. Dobra, idziemy spać. Dziękuję. Kater mi już męczy, ból zęba męczy. I lecimy dalej. No i co, idziemy znowu kopać, moi drodzy. Może w końcu dotrę do tego 12 poziomu. Kawa so much. Jak dobrze pamiętacie, w ostatnim odcinku cały czas trafiłem na miedź. Hello, żelazo. Ciebie szukam. Póki co. O, jak fajnie. Ile żelaza. Takiego czegoś mi brakowało. Teraz trafiłem fajnie. Może uda się w końcu zbierać na żelazny set. Bo do diamentów jeszcze daleka droga. Może w końcu trafię na ten poziom 12, ale nie jestem pewien. To jest właśnie ten ból dupy. Nie wiadomo, kiedy trafisz na poziom 12. No, jak cały czas dobrze pamiętacie, jeśli w ogóle ktokolwiek pamięta, nie mogę włączyć F3, bo to jest Minecraft na Windows. To się for Windows, więc wiecie. Z tego śmiesznego sklepu Microsoft Store. I niestety, to jest ten problem, że F3 nie istnieje w tej grze. To ja się dziwię, że F1 tutaj w ogóle istnieje. Że im się chciało to robić. Bo F1 i F5 tak naprawdę jest niepotrzebna w Minecrafcie, według mnie. O Jezu, jak sobie teraz uświadomię, że ja później będę musiał ściany tak robić. To już mi się wtedy nie chce. I cały czas mam spadek FPS-ów. Jezu, jak mnie już irytuje ten OBS. Jest może jakiś inny program do nagrywania, który nie robi bólu dupy za każdym razem? Bo to już naprawdę irytuje. Jakiś cave. Miło, miło. Zaraz sobie tam wejdę. Tylko sobie ogarnę od tu. I tutaj pochodnia. Dokładnie. Ciekawe, jaki to jest poziom. I żeby nie trafił na Moltema, czy jak on tam się zwie.
Bo on ponoć ciężki. Druga strona cave'a. Okej. Dobra, słyszę pająka, więc jest trochę łatwiej. Mniej groźnie. Okej. Tutaj nic. Pusto, pusto. 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 Jest węgiel, jest pająk. Okej. Ile miedzi i jest żelazo. Świetnie. Kto by pomyślał, że trafi żelazo obok miedzi? Na sporo tego żelaza było, ale się skończyło. Jest lawa, jest redstone, chyba redstone. Nie ma coś nad głową. No nie. Dobra, widziałem żelazo. Okej. Aby się minął z tym żelazem. Sporo? Sporo. Już mam praktycznie żelazny set. O! Okej, widzę ciekawy klocek. Ale ja pierwszy pójdę tu. Bo stąd mi creeper wyskoczył. Więc trzeba zniwelować zagrożenie creeperowe. Ło, Minecraft nas zaczął zacinać. Pork chopy, pork chopy. I tutaj żelazo mamy w suficie. Super. Dobra, już nic więcej nie ma. Jak klatkuję, to naprawdę przepraszam, ale obecnie odkurwia cyrki. Nie wiem czemu. Jestem tylko w cave'ie. Bo tutaj żelazo. Dobra, nic więcej. Tam jeszcze było żelazo w suficie. Nie wiem, jaki zudem. Czasami zauważam, czasami nie zauważam. Żelazo jeszcze tutaj w suficie było. Tutaj akurat pamiętałem. Okej, biorę. Tu pochodnie też postawię, why not. Co to jest za klocek? To jest redstone. No. Skoro jest redstone, to jesteśmy naprawdę już dosyć nisko. Jeszcze tu pooświetlam. Dla pewności. No. Lepiej oświetlić.
dla bezpieczeństwa. Aha. Nie zesrajcie się. No nie. Dobra. Teraz mogę to żelazo wykopać. Może jaki tu spadek FPS-ów jest? Albo obecnie ma jakiś kurwa okres znowu. Okej. To sobie rozkopię w ten sposób, żeby mieć jakieś łatwiejsze zejście. Na razie idę tu. To mi się wydaje bardziej bezpiecznie. Nie podoba mi się to miejsce. W żaden sposób. O, one mogą, z góry mogą mi zejść. Co to w ogóle za klocek? Brukowany łupek. Dziwne on dźwięki oddaje. Czy można go przerobić na coś innego na przykład? Wypolerowany? O! Ciekawie. Dobra, poprzez to, że nie chcę skakać do jakichś dziur, to ja się cofnę. I pójdę tam na drugą stronę, bo może tutaj będzie trochę lepiej. Bez żadnych dziur w podłodze. Że może będzie bezpieczniej. No nie za bardzo. Przestań tą gardę trzymać. Gościu. Mi się wydaje, że to jest strefa Moltema. Złoto jest, świetnie. W wypolerowanym łupku. Jesteś się w łupku. Kabelstonowym. No tak, to jest chyba wersja, w której jest już moltem. Surowe złoto. A, złoto też tak w toż przetopienia? Serio? W sensie nie, żebym nie wiedział. Chyba się tak domyślałem nawet. Chyba. Ile odcinek trwa? 13 minut. What the fuck? Tak szybko nagrywam? Się tak szybko odkrywam? Tylko patrzcie, jakie są spadki FPS-ów. No, kamerka nawet nie nadąża z moimi ruchami. Oje, diamond. Dobra, jest diament, to biorę tego diamenta. Fuck yeah. Może szybciej zrobię na ten enchanting table. Tylko bym potrzebował jeszcze jednego diamenta. Jeszcze raz, no. Moltemów jeszcze nie ma. Satysfakcjonuje mnie ten fakt. Żelazo od zarąbania. No to jest co robić. O, jesteś tak cię, że trafię w końcu. Enderman, idź sobie. Z tobą się bić, chłopie, nie chcę.
Diamenty? Biedna skrzynka, ale sobie wezmę. Bo łuk będę mógł zrobić. I mossy cobblestone też mi się przyda, więc to też wykopię. O, widzicie? 11 FPS-ów w Minecraftie, w sensie w OBS-ie. Zajebiście. Po prostu podoba mi się to w chuj. To jest dalej ten cobblestone? Nie, to jest inny blok. Co to za blok, ty? To sobie rzucę. Tu. Jakiś nowy klocek. Mam nadzieję, że tego osiągnięć nie było widać. Nie, oczywiście, wy mi nie odpowiecie, bo tych odcinków nie oglądacie. Sam sobie będę musiał obejrzeć. I ocenić. Ta świadomość. Dobra, mossy cobblestone pozbierany. Chyba w całości już. Dokładnie. I tutaj nic nie ma, ale słyszę wodę, więc... No słyszę szkielety, tylko nie wiem gdzie. Dobra, to chyba nie tu. W takim razie idziemy gdzie indziej. Dokładnie. Cały mossy cobblestone są pozbierane, wszystko inne pozbierane. Droga powrotna oczywiście zapomniana. Nie, serio, skąd ja przylazłem? Żelazo. What the fuck? Gdzie ja jestem? Ja sobie te nowe bloczki pozbieram, bo one są ciekawe. Andezyt fuck off. Kalcyt. Ciekawe. Ty tu dropi? Ja to biorę. Biorę, fuck off. Ametystu. Bierę to. O, tutaj jest jeszcze. Bo to w przypadku nie przywołuje Moltema? Żebym go zaraz przypadkowo nie spotkał. Nie. No bo dobra. Wybuchnij se tu. Te creepery to są cioty. Czemu ty masz kabel stoną w ręce? Mam tylko 10 pochodni.
Nie podoba mi się ten fakt. What the fuck? Okej, tu się da zejść. Idź ty, zombiaku. Gdzie ja jestem? Czy ja tu jakieś diamenty znajdę? Jest dużo mobów. Czy ja do jakiegoś piekła trafiłem, czy co to jest? Dobra, wiecie co jest? Skąd? Lapis też wezmę, weź czego. Granit wyrzucę. Fuck you, granit. Kurwa, to nie było planowane. Widzę diament. Nie, to nie jest diament. Cholera. Nie mam drewna. Osiągnięcia. Weźcie się, odpindolcie ode mnie. To jest tylko redstone. Oh yeah. Czemu tutaj jest tylko po jednej sztabce diamentu? Wiesz, rozumiem, mało złota, bo coś. Dobra, wiecie co, jestem, zwijam. Ja już nie mam ani pochodni, ani niczego innego. A zombieków też słyszę od cholery. Wreszcie jeszcze przejdę się tu. Okej. Nie, dobra, wiecie co, wracam. A ile coś innego mnie nie zatrzyma. Diament w suficie, no ciekawie. Ale naprawdę, czemu tak mało tych diamentów? Minecraft coś strasznie ograniczony jest do siebie. Chyba w tą stronę. Kurwa! O fuck! Ja stamtąd spadłem, co nie? No to chuj.
Daj ten łuk. No, nie! Nie! Kurwa, na poważnie. Nie, ja to pierdolę, tam wracam. No dobra, to się widzimy za chwilę. Dobra, udało mi się uciec z tego wariatkowa. I ja to już mam gdzieś. Ja wracam na bazę, tylko jeszcze wydobędę to żelazo. No nie, czemu to żelazo tam wpadło? Ten cave to jak na złość robi. I obec przy okazji też. 5 FPS-ów. Gdzie? Za co? Tu i... Nie tu. Ostatni raz takie podróże. Przecież ile tam mobów było? OBS, może teraz mi cholery ogarnąć się? Dobra, wiecie co? Nie, pierdolę, bo już OBS zaczyna jakieś kupacyki odpierdolać. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, z tej strony był Xkank Official. Nara.